ma nigdy wcale. Alpaki skaczą na polnej skale. Uśmiechy wielkie i radość w brzuszku. Każdy dzień jest tu jak z rysunku. Alpiland to nasz raj. Każdy nowy dzień jak ma jest lecz tu radość w każdej chwili. Tu problemy są niemiłe. Dzień dobry, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym dniu. Witam was wcześnie rano, ponieważ my dzisiaj do pracy przyjechaliśmy bardzo, bardzo wcześnie z racji na te upały i fakt... dopadł się do marchewki! To był włam! To był włam! Zostaw to! Nie wolno tak okradać! Ty też, Olu, siedzisz? No i tak, jest już piekielnie gorąco, dlatego zaraz skończymy zajęcia i jedziemy do domu. No i niestety okazało się, że trzeba jechać do księgowej. Moi drodzy, mam nadzieję, że jak już słyszycie, a ja wam powiem, że ja wyłączyłam wentylatory i zaraz się zagotuję, więc szybko. Wracam od księgówki, przyjechałam do domu z pracy. Już po drodze czułam, że tak mnie boli głowa, ale to naprawdę tak mnie ładowała, że mówię, bez tabletki się chyba nie obejdzie. Ale mi się tak, miałam brać już tabletkę i mi się tak przypomniało właśnie, jak ostatnio o tych braci rodzynków słuchałam. No i oni właśnie mówili, że często właśnie jak tak się dużo pije, wiadomo, no teraz to ja piłam, wiecie co, jak kuń, wiadro, no to może dojść do wypłukania pod sodu. A jak się jeszcze tam mało soli czy coś, no to może właśnie się objawiać bólem głowy. No i powiem wam, co myślę, a kurde, no przecież nic nie ryzykuję. No i wziąłem sobie szklankę wody z łyżeczką soli kłodawskiej. Słuchajcie, po 15 minutach, bo jeszcze tam wiadomo, no wypiłam to tak pomału, ale wypiłam tą szklankę z tą solą. Wiecie, że ta głowa mi przeszła i nie boli mnie do teraz. Więc nie wiem, czy to prawda, czy to zbieg okoliczności, czy co, ale jak w takie upalne dni boli was głowa, to spróbujcie. Zresztą, słuchajcie, jak polecicie do Indii, co w Indiach jest zadziwiające, tam jak ci podają ananasa, arbuza, cokolwiek tam, wszystkie te owoce są podawane po prostu z solą, żeby zatrzymać wodę w organizmie. I tak to ludzie, którzy jadą, którzy lecą pierwszy raz do Indii, są w szoku, nie, w ogóle nie wiedzą, po co ta sól na tych owocach. Oni podają owoce właśnie z solą, żeby jak najwięcej tej wody zatrzymać, no bo wiadomo, tam gorąc, upał, non stop, prawda, więc jakoś też muszą sobie z tym radzić. I wydaje mi się właśnie, że tutaj u mnie zadziałała ta sól, bo naprawdę ta głowa mi już, tak powiem wam, nie to, że gdzieś tam pykała, tylko mnie bolała. Normalnie w pierwszej kolejności myślałam, że może coś z ciśnieniem, bo wiecie, termometr w aucie pokazuje 4 dychy, równo 4 dychy. Chmury gdzieniegdzie się tu zaczynają, więc zapowiadają ci jakieś burze, armagedony. Ja w ogóle jeszcze aktywności zero, bo byłam bardzo wcześnie rano w pracy właśnie, żeby oblecieć jeszcze przed tymi upałami. I tak się czaję po południu na rower, ale czy to się uda, no to zobaczymy. Bo wiecie, jak będzie się coś zbierało na burze, to pierdziele, piernicze. Tym bardziej, że te burze teraz takie, że Boże, człowiek drży przed każdą, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Ale w każdym bądź razie jadę do domu i będę gotować obiad. Poprosiłam córkę, żeby podsmażyła kurczaka. Chociaż tak się zastanawiam, po co jej kazałam podsmażyć tego kurczaka. No ale wiecie, jest tu upał 40 stopni, nie wszystkie decyzje są racjonalne. Bo chcę zrobić właśnie dzisiaj kurczaka. To już wam mówiłam wcześniej, sobie kupiłam wszystko, brokuły, śmietanę i takim sosie z ryżem. Bo ryżu dawno, już dawno nie było, więc myślę, że ugotuję po prostu szybko ryż na sypko i tak w ten sposób może się uda, wiecie, na 2 dni walnąć, to by było idealnie. No i powiem wam, dzisiaj trochę wcześniej zjadłam to śniadanie, bo wiedziałam, że później nie będę mogła, ale też już i dzisiaj byłam głodna. Byłam głodna tak dość mocno. Wczoraj natomiast
skończyłam jeść gdzieś 18:30 i powiem Wam, nawet było, ale tak się ochlałam tej wody, że przez północ ganiałam sik. Cię pierniczę. Do 20 maksymalnie piję wodę, potem nie piję, bo normalnie ja zamiast spać, to mam, wiecie, wycieczki w nocy do toalety, a potem nie mogę wstać rano, bo... Dobra, kochani, muszę włączyć nawiewy, bo zaraz tutaj zemgleję, tak mi gorąco. Zrobimy szybko obiadek i zaraz się napijemy kawy. I chyba to dzisiaj będzie mrożona, pamiętam szczerze. Trochę przesmażę. Oj Boże, trochę przesmażę, trochę przegotuję tego brokuła. Słuchajcie, brokułowi trochę zmniejszę. Natomiast do ryżu dodamy trochę życia i trochę wigoru, bo będziemy czekać na ten ryż do jutra. U mnie troszkę chłodno, przed chwilą znowu przyszły alerty na temat burzy, ale u mnie trochę chłodnie, u mnie 34, natomiast w Jeleniej 4 dychy, normalnie 4 dychy, także powiem Wam szczerze, że trochę grubo, nie? No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jezu, ja teraz tak sobie właśnie pomyślałam o tej biednej Andzi naszej. Jak ta dziewczyna daje radę w takie upały? Bo to tak jak mówisz, żniwa, praca w polu, no pewne rzeczy można sobie przełożyć, ale pewnych już niestety, ale nie przełożysz. Więc współczuję, naprawdę współczuję, bo jest gorąco. No ja tak właśnie się wypieram później na rower. Powiem Wam, coś się z tym ryżem tutaj sfrajerzyłam, bo za późno sobie go włączyłam do gotowania. Zaraz mi się wszystko ugotuje oprócz ryżu. Brokuły lubię, brokuły są zdrowe, ale tak śmierdzą, jak się gotuje, że później ciężko z chaty to wywietrzyć. To ugotuję jak dla wojska, coś czuję. No ja mam zawsze z tym problem. Jezu, nigdy nie umiem ucelować. A już jak chodzi o jakieś zupy czy coś, no to jest jakaś tragedia w moim wykonaniu. Czekajcie, soją wodę? Czy nie soją? Nie soją, oczywiście. I albo coś solę dwa razy, albo wcale. Także tak, moi Państwo, no ja już oczywiście chciałam znowu powiedzieć i przydałby się tutaj parmezan, ale dzisiaj normalnie miałam taką ochotę na borówki, że musiałam sobie je wciągnąć, ale takie były fajne, zimne z lodówki, no uwielbiam borówki, naprawdę dla mnie najlepsze owoce. Już nawet ten zimny arbuz, no jest też ok, ale jakoś borówki wolę bardziej, bo po arbuzie to wiecie, jak zjecie, to zaraz się tak gania sikać, natomiast po porówkach nie ma czegoś takiego. Czekajcie, która jest godzina? 8:02. To czekamy, moi drodzy Państwo. No i tak, moi drodzy, ja znowu wylądowałam na moim ulubionym fotelu. A nie, baterię mam, bo myślałam, że mi się wyładowało. Jeżeli pijecie kaweczkę, bądź dopiero zamierzacie sobie zrobić, to... O Jezu, jak ona pachnie. To smacznej kawy, dziewczyny. Przede wszystkim chwili owocnego relaksu przy tej kawie, bo to chyba jest takie najważniejsze, nie? W piciu kawy, że
Ja zrobię sobie kawę, bo inaczej się pije kawę w biegu, bo ja też nieraz piję w biegu i to tam nawet nie ma o czym mówić. I mogę pić wszystkie kawy w biegu, byle nie poranną. Poranna musi być kawą, którą ja klapnę i praktycznie od A do Z wypiję na bieżąco, bo znaczy na bieżąco do końca. Bo ja rano wstaję, pierwsze co to ogarniam psy, w międzyczasie robię sobie kawę, potem wywalam dziewczyny na dwór, no i już siadam, piję tą kawę i to jest taki czas, wiecie, dla mnie. No i teraz też sobie zrobiłam po obiedzie i powiem Wam szczerze tak. Zawsze mam takie uczucie, że ja nie przepadam, ryż jest chyba w ogóle najmniej ulubionym moim takim jedzeniem. Ja nie wiem, czy może ktoś z Was też tak ma, że nie czujecie takiego uczucia sytości po ryżu. Tak jak wiecie, zjecie makaron czy ziemniaki z jakimś sosem, no to tak czujecie. Natomiast ten ryż można byłoby jeść. Może to dlatego, że on jest lekkostrawny i on nie jest taki, wiecie, but na żołądek, nie? Ale ja na przykład po ryżu bardzo szybko robię się głodna i zjadłam dzisiaj właśnie ten ryż i tak chcę zobaczyć, jak to będzie z tym moim, ile mnie to utrzyma, ale powiem Wam, gdyby nie zdrowy rozsądek, to bym sobie mogła jeszcze coś dołożyć. O, paczkomat jest. Kurier biedny się objawił. Jezu, ten kurier to też dzisiaj dostanie w dupę. Ten paczkomat to się przegrzeje i nie będzie chciał nam paczki wydać od siebie. Jedzenie dla dziewczyn i chłopaków przyjechało do paczkomatu. No, to chciałam powiedzieć. Także z tym ryżem to tak jest, wiecie, jakoś tak, bynajmniej u mnie. Jeżeli ktoś z Was też tak ma, to mi napiszcie, bo ja się zastanawiam, czy to tylko ja tak mam, czy są jeszcze ludzie, którzy... Ja ryż kocham w sushi, ja uwielbiam sushi, mogłabym jeść sushi codziennie do obrzydzenia. Tylko, że ten ryż w sushi jest inny, prawda? No ale to w dalszym ciągu jest ryż, no. No tak jak są ziemniaki, takie i owakie. Natomiast ryż jest najmniej ulubioną opcją tego jedzenia. No i tak, no i wypiję kaweczkę i chyba pójdę na rower. Zobaczymy. Albo pójdę całkiem wieczorem. To też jest opcja. Jak na razie to tak powiem Wam grzeje, że ale wieczorem mają być te burze. No i tak wystarczy, że wstawię pranie. To słuchajcie, zaraz się pogoda spierdzieli, bo mam na razie suszarkę w łazience, a muszę z niej ściągnąć, bo już trzeci dzień wisi suche pranie, no i wstawić następne i wywieźć, no bo przecież nie będę w taką pogodę suszary włączała na pranie. No ale gwarantuję Wam, że jak ja tylko wytargam tą moją ogromną suszarę na dwór, powieszę pranie, to długo ono tam nie postoi. Przesyłka czeka na odbiór. Zamówiłam sobie drugie serum z Joskin, teraz z witaminą B12. Czekajcie, ja zobaczę. No i wiecie co, i znowu sytuacja tego typu, co mnie strasznie wkurza, ja już to kiedyś poruszałam. Chociaż Wy okazaliście się bardziej wyrozumiali jak ja. Bo mnie na przykład bardzo denerwuje, jeżeli ktoś pisze, znacie to wszyscy na pewno, zamów na przykład do 11 czy do 14, przesyłka będzie jutro u Ciebie. No i Ty jak ten koziołek matołek wybierasz taką ofertę, no i sobie zamawiasz i przesyłka powinna być dzisiaj u Ciebie, a dalej oczekuję na nadanie. Strasznie mnie to denerwuje i powiem Wam szczerze, to nawet nie chodzi o to. Chociaż czasami, tak jak mówiłam, są takie sytuacje, że coś jest Ci koniecznie potrzebne dzisiaj, bo dziś, wiecie, na ostatnią chwilę coś ogarnąłeś. Jak Ci to nie przyjdzie dzisiaj, to jutro to możesz z powodzeniem oddać, bo to już nie będzie Ci potrzebne w tym dniu. Potrzebujesz to na jakąś konkretną datę. Mnie takie rzeczy wyprowadzają po prostu z równowagi. Ja nie cierpię czegoś takiego. Ja mówię, dla mnie bycie słownym jest mega ważne. Naprawdę mega ważne. Dlatego też staram się przede wszystkim nie spóźniać i dotrzymywać słowa, bo wiem, jak to może być ważne. A już Wam powiem, co za serum. Supreme Vit
B12 plus C odmładzające serum do twarzy redukujące przebarwienia. Teraz wziąłam takie, to czerwone i to będę testowała, bo to różowe mi już się skończyło, też jest bardzo fajne. Naprawdę fajne serum, na pewno do niego wrócę, ale ja jestem, wiecie co, bardzo ciekawa i teraz się skupiam na testowaniu całej marki Yoskin i lecę po kolei. I jeszcze bym bardzo chciała to Okinawa zielone. Jak ktoś z Was używał, to dajcie mi znać, jak Wam, jak tam u Was wrażenia. Jest jeszcze białe Geisha. Jezu, nie wiem, czy Wy tu cokolwiek będziecie widzieć. Jest takie jedno, ono jest, o właśnie, dość drogie, bo 184 zł. Mezoterapia. I to też bym chciała spróbować. A i jest w ogóle jakieś takie z retinolem, które się stosuje tylko na wieczór i 2-3 razy w tygodniu. Ostatnio o mały wóz bym się nie pomyliła, jakbym sobie go nie zamówiła. A wiecie, teraz retinol to zabójstwo dla skóry, przecież przy takiej pogodzie, przy takim słońcu. Na jesień bardzo fajne, ale nie teraz. No i tak, pogadała co wiedziała. No i prawda jest taka, że mnie już zaczyna nosić, ja bym poszła albo pochodzić, albo z psiurami, albo na rower, a na razie muszę czekać, bo jest gorąco. Przesyłka czeka na odbiór. No dobra, to już chyba wszystko jest w tym paczkomacie. Najpierw było psiowe, a teraz jest alpakowe. Idę pić kawę. No i słuchajcie, zaczyna się, grzmi. Siedziałam trochę do Was, pogadałam, zrobiłam sobie kawę. I nagle dostałam powiadomienie z Burzowo. Serio, polecam Wam tą aplikację, jak nie macie jej jeszcze, ona jest do pobrania i jak się zbliża do Was burza, dostajecie taki alert. Na przykład ja dostałam, że w promieniu 20 km wykryto 7 doładowań. Boże, doładowań, wyładowań. I powiem Wam szczerze, że tam za mną już robi się tak ciemno, już słychać właśnie, że z daleka gdzieś grzmi. Więc miejmy nadzieję, że to jakoś w miarę łagodnie przejdzie. Chodź Matysiczku, trzeba zrobić. Tylko jest taka padnięta, że nawet nie ma siły zrobić. Chodźcie dziewczynki, kukunia! Boże, nie wiem czy Wy to widzicie, ale to Mati wyszła na schody. A Kokolino lezy jak zwłoki. Koko! Chodź idziemy dziewczynko. Ale obżarłaś tą wycieraczkę, to ty jesteś zdolna niesłychanie. Pozy Mati, moja dziewczyno. Gorąco, co pies ledwo zyje. Gorąco, musimy jeszcze szczesać trochę. Chodź Koko, chodź, bo Mati to tam wiesz, on jej nie trzeba siku wołać, a ciebie jeszcze trzeba. Chodźcie dziewczyny. Zwłoki. Widział kto kiedy Koko taką? Oho, Mati się podniosła. To i Koko się zaczyna ruszać. Kokolinko! Wróciła się całkiem. Ale jest duszno. Wiecie co, normalnie jak w Grecji takie. Wychodzisz z domu, to takie buchnięcie. Chodź szybko, moje dziecko. Chodź, kurczaku. No ja bym. O, czekajcie, bo telefon do mnie dzwoni. A jakżeby? Choć ja mam telefon. Wiecie co? Jest tak czarno. Taka burza. No i w ogóle przed chwilą to nie dość, że burza mi podniosła ciśnienie, to jeszcze ten mały upiert. Myślałam, że ona mieli piłkę, bo przyniosła sobie piłkę. Ja patrzę, a ona mojego Tomiego Hilfingera, ukochane moje Japonki. Zeżarła, no. Wzięłaś i zeżarłaś, nie miałaś żadnych skrupułów. A były jeszcze te North Face'a obok, takie, które nie bardzo lubię. To wybrałaś te moje ukochane. I znowu w plecy. I znowu w plecy, ty. Aj, Boże, Boże, już mówię, nie wiem, co mnie bardziej drzaźni, ta burza czy te klapki. Ale normalnie, wiecie co, żeby ten, po prostu ja sobie siedziałam
na fotelu, no i ściągłam klapki. No i ona przyszła w tym samym czasie z piłką. Ja byłam pewna, że na tą piłkę memla. Ja się patrzę, ona mojego klapka leci. Oczywiście jak się kapłam, to już było po wszystkim. Jaka jesteś mądra dziołcha, nie? Zjadłaś mamice klapka i co teraz? Ale widzę, że nie boi się burzy, ale jest taka poddenerwowana. Może i dlatego mi to klapka zjadło. Tak trochę streszowałam się, co? Bo tak dyszę. No. Moje dziewczynki. Ale matunie to ty zostaw. Ty się na matunie nie wyładowywuj. Czekaj, kokuś. Czekajcie, a może jakieś światło zapalę, bo jest tak czarno, że nic nie widać. Autentycznie. Czekaj, weź dupkę. Weź dupkę, przejdź. O matko bosko. O matko bosko. Ale już niech się ta burza skończy, bo takie pioruny i takie błyskawice, że mówię wam. O ludzie, powiem wam, że już po burzy. Czekaj, jest czyste. Już się zastraszono. Znaczy już po burzy. Nie, tak, guzik, prawda. Burza odchodzi, przychodzi, odchodzi, przychodzi. Cały czas jest ciemno. Ochłodziło się i to dość mocno. Ale tak nie było jakoś gwałtownie, także tak nawet. No ale już odpuszczam dzisiaj wszelkiego rodzaju aktywności z tego względu, że boję się, że pójdę na rower, a to wiecie, nie stąd mi zowąd zaraz gdzieś trzaśnie, także trochę zdrowego rozsądku. I tak ugotowałam sobie jajka. Sobie i psom, bo przecież one tak kochają jajka, że nawet mi nie odpuszczą, żeby im to, zaraz muszę im dać jeść. I tak sobie pomyślałam, że skoro dzisiaj nie ma żadnych aktywności, to sobie w ogóle zaraz zjem kolację, żeby już było, wiecie, to okno żywieniowe zamknięte. Spróbujemy na razie, wiecie, na razie drugi czy trzeci dzień, bo nawet nie wiem, jakoś tak przeleciało mi, że nawet nie zwróciłam uwagi. Ale na razie nie ma tragedii, spróbuję, będę się dobrze na tym czuła, będzie mi z tym dobrze, to będę to kontynuować, będzie mnie wkurzało, to nie będę tego kontynuować. To nie ukrywam, że najgorzej się bałam tych wieczorów, bo ja tak wieczorem lubiłam sobie, a to wafle ryżowe, a to chrupki kukurydziane tam poskubać, a to borówki, takie wiecie, no niby tam niedużo, ale zawsze coś pomylać. A takie odstawienie całkiem, to tak się bałam, że będzie mi ciężko, ale powiem wam szczerze, że na razie te dwa dni to miałam takie zabiegane, że już jak kładłam się, to już nawet nie myślałam o tym, żeby wziąć coś do pomemlania, bo no byłam już na tyle padnięta, że jeszcze coś tam popatrzyłam w telefonie i zaraz był tak zwany odlot, dlatego też wymyśliłam do brzegu, kobieto, bo zaraz normalnie na Pacyfik wypłyniesz. A chciałam tylko powiedzieć, że zrobię sobie wieczór, że zrobię sobie brwi, może jakąś depilację tam rzucę okiem, co trzeba, czego nie trzeba, że wykorzystam ten czas dla siebie. A poszłam ogniem, powiem wam, nie wiadomo gdzie. Jezu, ja to jestem po prostu też gwiazda normalnie. Z muchami paproci. Jak ten żwirek i muchomorek. Zaczynam od prostych tematów, a ląduję nie wiadomo na czym. Czekajcie, jak te jajka. Już coś lepiej. Zaraz zobaczymy. Wysłałam jeszcze chłopaków do paczkomatu. Były ciężkie tam rzeczy. Do odebrania jedzenie dla dziewczyn, jedzenie dla alpak. O co wam już zresztą mówiłam. I powiem wam, że głowa mi coś zaczyna boleć, ale to ja już podejrzewam, że to jest związane z tą pogodą, bo oszaleć idzie. Naprawdę oszaleć idzie. Chociaż mówię, mam nadzieję, że to tak wszędzie łagodnie i delikatnie jak u nas, bo powiem wam, że zapowiadało się niewesoło, a dzisiaj zamierzam zjeść kolację w ogóle bez chleba. Tak właśnie myślałam, żeby sobie wziąć jajko, trochę kiełbaski, trochę pomidorka, trochę rzodkiewki, takie wiecie,
coś na luza, chociaż tak naprawdę to ja głodna jeszcze nie jestem. Ale chciałam zjeść teraz, bo zaraz się okaże, że głodna jestem i zrobi się 21, a to nie o to chodzi. Także zaraz ogarnę tą kolację i zobaczymy, co dalej. A teraz idę poroznosić resztę rzeczy. Jezu, jak mi swędzi nos, czy sam dziewczyny. Matko, ile tych kłaków. Matko i córko, i powiem wam, masakra, cały gór. I to z Maty w większości, bo z Koko tak nie było dużo, ale z Matyldy to od groma. Koko jednak nie ma jeszcze tego podszerstka aż tak dużo, więc z niej tam jak przeczeszysz tam po parę włosków, ale z Matyldy jest masakra. A muszę ją jeszcze jutro dokończyć, żeby, wiecie, szczesać ile trzeba, żeby ją potem po tej operacji nie szarpać, nie czesać, nie cudować. To chcę to zrobić przed, żeby już było z głowy, bo to przecież później też będzie ciepło, to żeby się zaraz jakieś kołtuny nie porobiły, cudawianki. No i tak, dziewczynki moje kochane. W zasadzie to jutro chcę wstać wcześniej, żeby iść na rower. Mam nadzieję, że mi się to uda, że pogoda się nie pokiełbasi. No a na razie co będziemy robić? Najpierw robimy tą kolację, bo ja znowu do brzegu, kapitanie. Dobra, słuchajcie, zastosowałam chwyt, do którego nikogo nie zachęcam. Przyszłam chwilę popracować, zrobić dla was vloga i przyniosłam sobie jedzenie. I dzisiaj ta kolacja będzie bez chleba, bo postanowiłam trochę ograniczyć te węglowodany. No, nie na maksa na razie, bo no bo wiecie co u mnie jest problemem. Chociaż ja tak w tamtym roku, jakbym te vlogi przejrzała, to tak robiłam. Tylko że ja inaczej, bo ja jadłam śniadanie przed pracą. Do pracy wychodziłam tam o któreś, że eliminowałam pieczywo, ale nie eliminowałam węgla. Dobra, nie dajmy się zwariować, po prostu zjem dzisiaj bez chleba i nie dorabiajmy do tego żadnej ideologii. Tak po prostu na tyle, na ile się da, to będę trochę wyłączała. A jak się nie da, to będę jadła z chlebem po prostu. A tak na dobrą sprawę to muszę już jeść, żeby jutro nie wyszło mi znowu o drugiej pierwszy posiłek, bo tego nie wytrzymam. Dobra, moi drodzy, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was na jutro. Proszę was o pozostawienie łapki w górę, komentarza. Bardzo to pomaga w rozwoju tego kanału, chociaż już i tak jest mega super. Dziękuję wam za to, że jesteście. Do jutra. Cześć. Pa!